przemyśleć. Mój temat to... Ale otwórz. A tak. Już. Mój temat to wystąpienie, ja wiem, już poradzę sobie. Tak, dziękuję bardzo. Tak. A prezentacja już. W tym miejscu? Ja też tam nie odpowiem. Jest. Okej. Aha. Tematem mojego wystąpienia, z konieczności oczywiście skróconego problemowo, będzie literacka dekonstrukcja mitów wojennych. Jest rzeczą oczywistą, że wybuch Wielkiej Wojny był poruszeniem kultury pierwszego etapu, kultury nowoczesnej, był taką cezurą otwierającą szereg nowych zjawisk i procesów. W tym również odmieniła owa wojna stosunek pisarzy do wielkiej tradycji europejskiej. Zawarte w tej tradycji zasoby tematów, konwencji, gatunków okazały się niewystarczające dla wyrażenia nowego, traumatycznego doświadczenia. Głębokiej krytycznej rewizji podlegały dotychczas trwałe, wydawałoby się, mity i toposy. I między innymi głębokiej rewizji poddany został topos tyrtejski. To przez topos tyrtejski będę tutaj rozumiała powtórzenie antycznego wzoru postawy człowieka walczącego w obronie swojej ojczyzny, który dobro ogólne, wspólnotowe stawia wyżej niż własne życie. Kim był Tyrteusz, pamiętamy z mitologii i z kultury greckiej. W literaturze współczesnej tę funkcję tyrtejską, topos tyrtejski, podejmowali pisarze, głównie w wielkich historycznych momentach, kiedy suwerenność, jakby powiedział Anderson, wspólnot wyobrażonych, czyli narodów, wspólnot językowo-kulturowych, była zagrożona. Objawiała się także owa konwencja tyrtejska w wysokich formach, takich jak oda, hymn, pieśń czy epos. W XX wieku również rozprzestrzeniła się owa problematyka w prozie. Oczywiście w czasie II wojny światowej i wkrótce po niej los żołnierza był przedmiotem literackich opisów, przedstawień bardzo często. Ja w swoim wystąpieniu chciałabym postawić dwa pytania, na które odpowiem bardzo skrótowo, ponieważ egzemplifikacja jest tutaj obszerna i odwołam się tylko do wybranych przykładów. A więc pierwsze pytanie to kwestia taka. Jaki typ bohatera pojawia się zamiast toposu, w miejsce toposu tyrtejskiego, zamiast owej postawy tyrtejskiej? Powtórę, jakie formy literackie proponują pisarze w wojennym dyskursie? I jak owe nowe pomysły, nowe formy wpływają na dalszy rozwój literatury powojennej? Powiedzieć trzeba od razu, że, i to będzie teza prosta, ale wymagająca literackiej egzemplifikacji, że miejsce bohatera tyrtejskiego zajmuje antybohater. Szerzej tej definicji tutaj nie będę rozwijać. Antybohater to jest pewna koncepcja opisana m.in. przez poznańskiego badacza Michała Januszkiewicza. A więc ów antybohater to będzie żołnierz, który chce przede wszystkim przeżyć. Więc będzie to dezerter, uciekinier, pacyfista. Stało się tak dlatego, tak się owe postawy zaczęły rozprzestrzeniać, że Wielka Wojna okazała się doświadczeniem absolutnie odmiennym od wcześniejszych. Była wojną długą i niezrozumiałą w swoim przebiegu dla żołnierzy miesiącami tkwiących w okopach.
Również była to wojna nowa, ponieważ w masowej śmierci umierali żołnierze nie tylko od pocisków, które rozrywały ich ciała na strzępy, nie tylko ginęli od gazu trującego, ale także od głodu, chłodu, bólu, chorób rozmaitych i od szczurów, które masowo w ogromnych ilościach zalegały okopy. Pojawiło się również zjawisko frontowej traumy, frontowej neurozy, frontowej psychozy, która była zjawiskiem nowym dla medycyny, ale także dla kultury. Ci, którym udało się przeżyć, trwali w duchowym i często fizycznym kalectwie. W literaturze Zachodu pojawiła się więc formuła nazwanie straconego pokolenia, The Lost Generation. Pokolenie zarażone wojną, przegrane pokolenie. Taką charakterystykę nowego bohatera czy antybohatera znajdziemy w prozie amerykańskich pisarzy, którzy sami uczestniczyli w działaniach wojennych, na przykład Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Ernest Hemingway i inni. Jedną z pierwszych książek przedstawiających traumatyczne doświadczenie wojenne były reportaże pisane przez Henri Barbusa we Francji już w czasie wojny, już w 1916 roku publikowane na łamach francuskiej prasy, które później autor zebrał i wydał w postaci książki, nadając im tytuł Le Feu, czyli ogień. Są to reportaże niezwykle realistyczne, naturalistyczne nawet, które porażają swoim naturalizmem, ale jednocześnie znajdziemy w nich pewną paraboliczność, ponieważ żołnierz tkwiący w okopach pojawia się w takim świecie, który może być modelem świata w ogóle, a ów żołnierz może być everymanem. Barbius bardzo dokładnie, i to jest ciekawe i nowe, pokazuje somatyczny aspekt wojennego losu. Opisuje fizjologię życia w okopach i na froncie. Opisuje śmierć, która traci swój duchowy wymiar, swoją duchową wzniosłość i staje się przede wszystkim mocnym, potwornym zniszczeniem ciała, dokonywanym za pomocą ówczesnych wynalazków technicznych, a więc kulomiotów, gazu i armat. Wojenna technika, jako główna sprawczyni śmierci, dehumanizuje ofiarę żołnierza. Na formowanie się europejskiej mitologii straconego pokolenia podstawowe, główne znaczenie miał jednak Erich Maria Remarque, autor znanej, wybitnej książki Im Westen nichts Neues, czyli Na Zachodzie bez zmian, z 1929 roku. W której to książce na początku autor mówi tak. Książka ta nie jest ani oskarżeniem, ani spowiedzią. Jest tylko próbą opowiedzenia o pokoleniu, które zgubiła wojna, opowiedzenia o tych, którzy stali się jej ofiarą i także, nawet jeśli przeżyli fizycznie. Bohater owej opowieści to 19-letni Paul Bäume, który prosto ze szkoły trafia na front, wyedukowany, tak jak jego rówieśnicy, poprzez autorytety szkolne, rodzinne, wychowany w nacjonalistycznej ideologii, pełen wiary w ideowe hasła. Życie frontowe przynosi oczywiście rozbicie iluzji, rozczarowanie. Paul mówi, przechodzi inicjację negatywną i mówi tak, nas wojna pochwyciła i poniosła. My teraz znamy tylko jedno,
jesteśmy chrząscy w sposób dziwny, tak jak ja to tłumaczę na żywo, przepraszam bardzo, bo tekst mam inny. My jesteśmy chrząscy, my jesteśmy nieczuli. W naszym zachowaniu jest smutek, choć również i smutek i tęsknota pojawiają się coraz rzadziej. Jednym z najważniejszych i najbardziej popularnych jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych powieści jest jednak Pożegnanie z bronią Ernesta Hemingwaya z 1929 roku. Ja celowo podaję datę, by Państwo widzieli, że stopniowo oddalamy się od tej końcowej daty wojny. Bohaterem jest młody żołnierz amerykański, który opowiada swoją historię, ale nie jest to historia heroiczna. Tak, już, przepraszam. Dziękuję za pomoc. Nie jest to opowieść heroiczna o losie walczącego żołnierza. Jest to opowieść o wojennym romansie. Bohater Henry, jest w czasie wojny ranny i podczas sanitarnego konwoju próbuje uciec, trafia do szpitala, gdzie zajmuje się nim sanitariuszka Catherine Berkeley. Rodzi się między nimi miłość i bohater w rezultacie różnego splotu okoliczności staje się dezerterem. Poszukuje owej Catherine, która już jest w ciąży. Oboje uciekają do Szwajcarii, zaszywają się w uroczym górskim zakątku, czekają na narodziny dziecka. Niemniej powieść nie kończy się happy endem, ponieważ dziecko rodzi się martwe, a Catherine umiera w krwotoku. Pisarz pokazuje wojnę jako tło ludzkiego losu, a nie pierwszy plan. Wojna w tej opowieści jest pozbawiona heroizmu. Z perspektywy pojedynczego uczestnika zdaje się wyłącznie splotem różnych okoliczności. Nie ma planu, nie ma celu. Na te okoliczności bohater nie ma wpływu. W czasie, kiedy Henry zaczyna walczyć, młody Amerykanin mówi o wojnie tak. Ona nie miała dla mnie żadnego odniesienia. Była nie bardziej straszna niż wojna w kinie, pokazana w filmie. Fatalizm wojny w Pożegnaniu z bronią okazuje się częścią fatalizmu życia. W powieści nie ma antywojennych motywów, a jeśli się pojawiają, to one wynikają nie z ideologii pacyfizmu, a są rezultatem kształtowania się pesymistycznej filozofii bytu. Henry nie przeżywa wojennej traumy, a czuje tylko zmęczenie, potęgujące się zmęczenie. Uformowany przez amerykański pragmatyzm, on nie umie myśleć o wojnie w abstrakcyjnych kategoriach, tak jak Europejczyk, wzniosły. Mówi, mnie zawsze wprawiają w zdumienie słowa świętość, sława, ofiara, dzieje. Ja niczego świętego nie widziałem, a to, co wydawało się powodem do chwały, nie zasługiwało na chwałę. A ofiary przypominały chicagowskie ubojnie, tylko mięso było zagrzebywane prosto w ziemi. W literaturze Zachodu odpowiedzią na koszmar Wielkiej Wojny stał się pacyfizm. Pisarze po 1914 roku, w częściach Zachodu europejskiego, a więc w krajach takich jak Niemcy, Francja, Anglia czy nawet Ameryka, stawiali głębokie pytania o przyczyny tej wojny, o jej socjalne, ekonomiczne, humanitarne i kulturowe konsekwencje. A w niesuwerennych krajach Europy sytuacja była bardziej skomplikowana. Milenko Jergowicz mówi tak. Pierwsza wojna światowa w literaturze południowych Słowian odbija się stosunkowo słabo. Tak, dziękuję bardzo. Ale jednak pisali o pierwszej wojnie, i tu profesor Zieliński nam podpowie całą listę
nazwisk i tytułów. Pisali m.in. Iwo Andrycz, wczoraj o tym, przedwczoraj była o tym mowa. Pisał także serbski autor Miłosz Cyrjanski, sławny, znany jako autor mikropowieści Dniewnik o Czarnojewiczu, czyli Dziennik o Czarnojewiczu z 1921 roku. Jest to proza trudna dla czytelnika. Ma charakter palimpsestu, wiele w niej historycznych i literackich aluzji, kulturowych symboli, intertekstualności. Nie pojawia się również wyraźna, ciągła linia fabularna, nie ma jedności czasu i przestrzeni. Wokół Czarnojewicza, bohatera tej opowieści, kłębi się bezumie wojny, jak to czytamy w rosyjskiej wersji, czyli nierozumność, niepojętość wojny. Śmierdzą trupy opisywane przez pisarza. Trupy zmieszane z błotem i krwią. Narrator nie czuje się uczestnikiem wielkiej historii. Nie widzi niejakich dla siebie celów w swoim życiu. Mówi tak: jestem żołnierzem, nikim i niczym. I niczego z tego, co się zdarzyło, nie rozumiem. Przed wojennym strachem, przerażeniem, jakie budzą owe obrazy opisywane w powieści, bohater skryje się w surrealnych wizjach lub marzeniach lub wspomnieniach i pisarz kreuje pewną utopię antywojenną, która jest wyobrażeniem, przepraszam, która jest wyobrażeniem locus amenus, mianowicie wyspę Sumatrę. Ta Sumatra jest piękna, pachnąca, kusząca, jest iluzją antywojenną. Ale i tę utopię pisarz poddaje rewizji ironicznej, stosuje bowiem właśnie poetykę ironii i groteski. Mitologia straconego pokolenia ma słabe odbicie w polskiej literaturze. Kończymy, tak? Ma słabe odbicie w polskiej literaturze z przyczyn historycznych, ponieważ Polska dzięki, jak wiemy, wojennym okolicznościom odzyskała wolność i raczej ów tyrtejski motyw, tyrtejski topos i martyrologiczne idee w niej są obecne. Jednym z pisarzy, który bardzo wyraźnie pokazuje trwanie tego toposu, jest Andrzej Strug i jego znana swego czasu powieść Odznaka za wierną służbę. Natomiast pewnym porównaniem czy przedłużeniem powieści, ja wiem, że mam przedłożyć, a za chwilę, przedłużeniem pewnego wątku ironicznego jest powieść, właściwie opowiadanie Mirosława Kreleży, Domobran Jambrek. Jest to bardzo ciekawe opowiadanie z tomu Chorwacki Bóg Mars. Mars, jego oczywiście topika jest tutaj czytelna. Ów Bóg wojny Kreleży jest okrutny, ale przede wszystkim absurdalny. I historia domobrana, czyli jakby to mogłeś przetłumaczyć, rekruta, domobran, nie ma polskiego odpowiednika, jest pouczająca z tego względu, że właściwie młody człowiek trafia na wojnę, natychmiast zostaje okaleczony, amputuje mu nogi i kończy w ponurym przytułku dla weteranów. Nie ma w tej historii żadnego heroizmu, nie ma żadnej wzniosłości. I jak już mówiłam, Wielka Wojna w polskiej literaturze nie ma odbicia również ze względu na trwałość paradygmatu romantyczno-mesjanistycznego, mesjańskiego, który formował pokolenia z końca i przełomu XIX-XX wieku i to pokolenie właśnie wkroczyło w wojnę, prawda? Więc ono było kształtowane przez tradycję powstańczą, przez narodową literaturę polskich wieszczów. Teraz by można było już stopniowo sumować. Powiem tak. Wielka Wojna przynosi przełom nowoczesności, otwiera jej nowy etap.
I między innymi pojawiają się liczne nowe estetyki awangardowe. Poszukuje się w literaturze nowych sposobów reprezentacji rzeczywistości, które są inspirowane przez kino, to u Barbisa było bardzo dobrze widoczne, przez psychologię, czyli psychoanalizę, behawioryzm, a także przez inne sztuki. Dalej, krytyczny obraz wojny, wielkiej wojny, musi być interpretowany w kontekście biografii pisarzy najczęściej, ale także w kontekście lokalnych uwarunkowań historycznych, społecznych, ideologicznych i, co starałam się pokazać, w kontekście lokalnych tradycji, które są bądź przełamywane, bądź kontynuowane. Dalej, wielka wojna, to jest istotna sprawa, zapoczątkowała kryzys nowoczesnego podmiotu, który ulega rozbiciu, dysocjacji, traci poczucie tożsamości, pojawiają się nowe koncepcje podmiotowości, które dzisiaj w XXI wieku są żywo dyskutowane i to z kolei wywołuje zmiany prozy narracyjnej, w której pojawiają się nowe techniki opowiadania. Dalej też trzeba by powiedzieć, że deheroizacja i odrzucenie toposu tyrtejskiego nie jest ostateczne, ponieważ dopiero druga wojna, która wymagała jeszcze głębszych poszukiwań formy reprezentacji, sprawiła, że dopiero po II wojnie światowej, przynajmniej w polskiej literaturze, ale także i chyba w zachodniej, ostatecznie ów topos tyrtejski przeszedł, no nie chcę powiedzieć do lamusa, ale do szlachetnej pamięci tradycji. Dziękuję bardzo.